Siemano, ja jestem Sedok. Dzisiaj witam was w odcinku Jak zrobić przejście. Możecie zostawić na początku łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na mój drugi kanał, bo pamiętajcie, tam robię streamy. Na tym kanale nadal mam bana, więc zobaczymy co to będzie. Piszcie, co byście chcieli na kolejne odcinki. Ogólnie kolejny odcinek to będzie oglądamy moje stare odcinki, a jeszcze kolejny to będą właśnie wasze grafiki. Oceniam wasze grafiki, więc możecie śmiało mi wysyłać wasze grafiki na Discorda, na PW lub na mój serwer, na który również zapraszam. Będziecie na odcinku. Ja się z wami żegnam. Myślę, że przejście spoko wyszło. Zapraszam do oglądania. Siema! Okej, okay, znajdujemy się na pulpicie, odpalamy naszego After Effectsa i zrobimy przejście podobne do mojego, które zrobiłem w płatnej paczce. Myślę, że wyjdzie spoko. Gdy jesteśmy w After Effectsie, klikamy New Project, New Composition i nazywamy przejście poradnik. Okej, okay, gdy mamy to zrobione, tworzymy na początku może nowy solid. Najlepiej niech to będzie kolor czarny. Robimy skalę na 150 i rotację na -45. Również włączamy sobie tą opcję. Przyciągamy do końca, robimy Ctrl D i przeciągamy tutaj. Więc teraz, gdy to mamy, zaznaczamy z Shiftem dwie warstwy, klikamy P i zaznaczamy pozycję. Przechodzimy trochę dalej, mniej więcej tutaj. I robimy coś takiego, zaznaczamy te znaczniki, F9, wchodzimy tutaj i przyspieszamy to, żeby to jeszcze szybciej wchodziło. Wygląda to tak, jest ok. Klikamy toggle switches i zaznaczamy opcję blura, aby to jeszcze bardziej lepiej, żeby to po prostu, aby to po prostu lepiej wyglądało. Ok, dobra, jest to czarne. Możemy jeszcze zrobić inny kolor, zróbmy Ctrl D, zaznaczając dwie warstwy, przesuńmy na sam dół, to zamknijmy i to co jest na górze, przesuńmy lekko w prawo. Na pierwszy kolor dajmy, nie, może zróbmy to jako trzykolorowe, więc wchodzimy w Photoshopa, przykładowo, zrobimy może jakąś animację RGB, niech to tak będzie. Dobra, gdy jesteśmy w Photoshopie, tworzymy nową warstwę w Full HD i nazywamy to RGB na przykład. Okej. Gdy mamy tło, tworzymy nową warstwę, wchodzimy, nałożenie gradientu, tworzymy jakiś gradient, dajemy jakieś tam, powiedzmy, 4 kolory. Dobra, jednak nie musimy robić tej warstwy, zróbmy na tej. No i na razie tak to wygląda. Jeszcze raz wchodzimy w nałożenie gradientu, dajemy kąt -45, coś takiego. Skalę możemy trochę zwiększyć. Jeśli kolorki nam nie pasują, bo są jakieś tam, no po prostu jeśli nam nie pasują, no to możemy poszukać efektu, który nas zadowoli. Dobra, no i tu damy jakiś kolor. O, no niech będzie coś takiego. Co prawda nie jest to jakieś RGB, no ale mamy taki kolor. Jest ok. I klikamy eksportuj. Jako. Zapisujemy jako, możemy jako PNG. Zapisać na pulpicie najlepiej, żebyśmy się nie pogubili i klikamy zapisz. Następnie, gdy już jesteśmy w After Effectsie, mamy nasze warstwy, więc tutaj zmienimy sobie kolor na biały, potem to zmienimy oczywiście, ustawiamy biały, klikając Ctrl Shift i Y, aby zmienić kolor danego prostokąta jakby, i jeszcze raz Ctrl D, powielamy. Przesuwamy do góry i przeciągamy lekko w prawo. No i tutaj niech będzie ten biały domyślny. Wrzucamy to RGB do After Effectsa. Dajemy to tutaj. Te dwie warstwy robimy Ctrl Shift C. Gdy są scalone, możemy dać blura. I wchodzimy tutaj, dajemy coś takiego. I powinno, przepraszam, dajemy tą drugą opcję. I powinno to wyglądać spoko. Chociaż no, przepraszam, to nie może być tak, to musi być pod spodem, dajemy tak, tu odznaczamy, gdy tak mamy zrobione, scalimy te dwie warstwy, RGB dajemy pod spód i dajemy alfa, po prostu pierwszą opcję. Wygląda to następująco, trochę może to szybko idzie, ale już tak niech będzie, ewentualnie możemy trochę sobie to tak lekko przesunąć i idzie to tak. No i dobra, gdy mamy białe tło, może być białe tło, czemu by nie? Klikamy Ctrl T, aby napisać tekst, no i piszemy nazwę, czyli nick, niech będzie. Przenosimy na samą górę i gdy mamy napisane nick, możemy zwiększyć jeszcze czcionkę, na przykład na 200. Wyśrodkowywujemy za pomocą tutaj algin, klikamy tu i tutaj.
Następnie Ctrl, Alt i Home. Mamy tą kropeczkę na środku. I tak naprawdę ja korzystam z wtyczki do Adobe After Effects'a i Premiera Pro, która jest za darmo. Tylko muszę ją uaktualnić. Więc jak ją pobrać? Wpisujecie Animation Composer 3, chyba tak. No i macie tą pierwszą opcję. Wchodzicie, klikacie Download for Windows. Nie będę raczej pokazywał, jak to zainstalować, lecz macie tutaj pełno różnych efektów. Za darmo oczywiście. Jakieś glitche, jakieś dźwięki, po prostu no dużo rzeczy. I wydaje mi się, że paczka jest jak na za darmo naprawdę bardzo spoko. Gdy ją zainstalujemy, to powinniście wejść w Windows i powinniście mieć tutaj takie opcje jak ja. Wchodzicie w pierwszą opcję, Animation Composer. Ja tutaj mam chyba aktualizację dostępną. Pozwólcie, że sobie zaktualizuję. I ja już sobie zupdate'owałem moją paczkę. I na razie wygląda to tak. Dobra, wchodzicie w Windows, Animation Composer. I macie coś takiego. Tylko ja nie chcę tego mieć tutaj. Tylko chcę mieć to. O, dobra. Gdy macie to w takim oknie, macie różne tutaj różne presety. Macie tu takie opcje. Możemy rozszerzyć sobie. No i powiedzmy, że ten tekst chcemy, żeby wchodził jakoś tak fajnie, żeby wchodził. Dobra, to przenosimy tutaj, gdy to białe się już kończy. Gdy mamy całą tą paczkę, nie wiem jak to nazwać, wchodzimy w Starter Presets, wybieramy tą pierwszą opcję i macie tu różne, ale to przeróżne opcje, jak ma to na przykład wchodzić. Ja wybiorę na przykład sobie, no niech będzie coś takiego, coś innego. I klikamy. A, i jeszcze przed tym wyskoczy wam powiadomienie, że musicie zapisać sobie projekt, czyli klikacie Ctrl S i zapisujecie, bo nie będziecie mogli dodać. Klikamy sobie in, czyli na początku, żeby dodało. I możemy tutaj manipulować sobie i zmieniać te wszystkie, cały ten efekt. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No i tak to wygląda. Możemy sobie ustawić jakiś tam wiggle, czyli ten czas takiego jakby trzęsącego się ekranu. Trząsącego, o, i na przykład tak to będzie wyglądać. Też naprawdę to wygląda spoko. Możemy sobie ogólnie pozycję pozmieniać. Możemy sobie zmienić różne pozycje i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No i wygląda to tak. No dobra, zostawmy to tak. Niech będzie coś innego. No i tak to wygląda. I możemy, zaraz dodamy tu efekty. Okej, no i tak to wygląda. Jest zupełnie coś innego niż oczekiwałem, ale to możecie się pobawić, macie dużo efektów, możecie powybierać i poustawiać jak chcecie. Więc tak, kolejną opcją, w sumie kolejną opcją, aby zakończyć całą naszą animację, w sensie, no bo tak pusto jak będzie się zakończać po prostu nieruchomym nikiem, klikamy gdzieś tutaj, Ctrl-Shift-D, ucinamy to, tą warstwę i przesuwamy tutaj, tak do 5 sekund mniej więcej. I na jednej warstwie znów wchodzimy w ten Animation Composer. O dobra, mamy go. Wchodzimy. No i szukamy presetu, który nam się podoba, aby zakończyć ten tekst. Możemy znaleźć na przykład coś takiego. I dajemy out. Czy tam out, nie wiem jak to tam... Nie pytajcie mnie. Tak się zaczyna to przejście. Możemy również tym manipulować, żeby w sensie manipulować. Możemy to przesuwać, aby szybciej po prostu wchodził ten efekt. Ja zostawię tak jak jest. Tak to wygląda. No i ogólnie tak się będzie kończyć. Możemy również tutaj coś się pobawić z tym. Możemy sobie to przybliżyć, żeby to jeszcze szybciej wychodziło. Nawet tutaj trochę o. I będzie to szybciej od razu szło. Tak to wygląda mniej więcej. Macie nick. No i chowamy wam się ten nick. Ja sądzę, że to naprawdę spoko to wygląda. I jeszcze do tego tekstu możemy dodać opcję wiggle, która powoduje, że będzie nam się tak ekran... No nie piszcie mi teraz, że będzie nam się tak ekran lekko będzie nam się ekran tak poruszał. O, i mniej więcej to tak wygląda, tylko niech się załaduje. Możecie również do tego efekt dodać. Ja dodam do tego efekty, które sobie sam stworzę. Więc tak. Jeszcze możemy dodać glow na przykład na ten tekst. O, i glow ładnie wygląda. Możemy trochę go zwiększyć. No i jest ok. Teraz zrobię dwa takie efekty, takie proste. Wybieramy tą opcję tego pen toola, odklikujemy i robimy za pomocą, klikamy tutaj i za pomocą shifta wyginamy to lub po prostu za pomocą myszki
i na przykład takie coś zróbmy. No i teraz powiecie, ale co ty zrobiłeś? Bo może u was być, że nie będzie tego widać. No to więc macie tutaj stroke, czyli obrys, robicie tą drugą opcję i na przykład dajecie inny kolor, na przykład czarny. I jaka ma być grubość tego, tej kreski na przykład? No niech będzie taka. Zaraz zmienimy kolor tego. Najpierw wchodzimy tutaj, rozwijamy tą opcję, klikamy Add i wybieramy Trim. Wybieramy tą opcję. Trim Patch 1. Dobra, nieważne. Gdy to jest, ogólnie mamy tu takie coś białe, więc wchodzimy w Fill i zakrywamy tą opcję po prostu, żeby tego nie było widać. Gdzieś od tego momentu chciałbym, żeby to wchodziło. Robię End i robię tutaj stówkę. Teraz, gdy to mamy zrobione, przyciągamy znowu mniej więcej tutaj i klikamy 0, zaznaczamy i dajemy tutaj 100. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać i czy to wyszło ok. Tak, wyszło ok. Trochę przeciągamy dalej, żeby nie było równo. No i tak to mniej więcej wygląda. Możecie sobie pokombinować z tym, żeby to jakoś wolniej szło, szybciej. To już w zależności od tego, jak chcecie. Ja zrobię to trochę szybciej, więc zaznaczę wszystko F9. No i w sumie to wystarczy. No i będzie to tak wyglądać mniej więcej. Powielmy warstwę, Ctrl D. Dajmy gdzieś tu, dajmy kolejną warstwę, 50. Dajmy gdzieś tu, rotację zmieńmy. Coś takiego, Ctrl D kolejny i na przykład gdzieś tu. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy to się nie będzie zlewać czasami. Możecie to sobie jakoś tam ustawić, nie musi być koniecznie równo, może być trochę inaczej. O, na przykład coś takiego. No i okej, gdy takie coś ustawicie, zaznaczacie tutaj z Shiftem trzymając Ctrl Shift C i zaznaczacie na przykład, nie wiem, linię. Niech będzie linię. Macie tutaj kolor RGB, robicie Ctrl D, przenosicie na górę i dajecie alfa. I zaznaczacie tą opcję, w sensie zakrywacie. I macie wasz kolor, który zrobiliście w Photoshopie, ten RGB. No, więc tak to wygląda. Możemy również dać glow na te wszystkie linie, żeby to jeszcze bardziej ładnie wyglądało. No to już zależy od preferencji. No i ogólnie przejście wygląda tak. Wydaje mi się, że to jest ogólnie ono proste, nie jest jakieś skomplikowane, da się je, wydaje mi się, że nawet szybko zrobić. I tutaj ten napis będzie się nam kończył. I gdy ten napis się nam kończy, możemy zrobić, klikając tutaj i Q dwa razy. Gdy będziemy mieli kółko, z Shiftem trzymając robimy tak, wyśrodkowujemy, obrys zmieniamy na to, a wypełnienie mniej więcej coś takiego. I te wszystkie warstwy prócz tego kółka robimy z Shiftem do dołu, Ctrl Shift C i napiszmy główna warstwa na przykład. Gdy tak zrobimy, tu nam się chowa to, dajmy skalę na, jeszcze przed skalą, zrobimy Ctrl Alt i Home i mamy na środku skala 0 i tutaj zaznaczamy, gdy nam się to schowa, możemy przesunąć lekko i dajemy tak o i F9 i przyspieszamy to i dajemy tutaj alfa invert, po prostu żeby był kanał alfa. No i dobra, i tak prezentuje się przejście. O, nie jest ono jakieś mega mocno skomplikowane, jest to takie ładne, proste przejście, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. No i chyba tyle z tego przejścia. Więc ja wam dziękuję za ten odcinek, myślę, że będziecie wiedzieć, jak robić już te przejścia, myślę, że komuś pomogłem. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach, na moim kanale i na live'ach, kiedy dostanę w końcu Unbana, myślę, że to kiedyś dostanę, nie wiem kiedy, ale kiedyś dostanę, więc myślę, że uda mi się to zmontować dzisiaj, więc trzymajcie się, do kolejnych, siema!